Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Gigants firmy, no właśnie, jakiej firmy? East Technology Corporation. Gra jest z 1989 roku, a jest to typowa strzelanka. Strzelanka, która jest dosyć trudna, bo tutaj przed nagraniem próbowałem sobie w nią zagrać. No i powiem szczerze, że faktycznie do prostych ona nie należy. Jest sporo takiej troszeczkę odmiennej gałkologii, co może być ciężkie tutaj u mnie na padzie do zrealizowania. No nic, zobaczymy. Na początek wrzucamy 3 żetoniki. Raz, 2, 3. No i startujemy. Runda pierwsza. Trzeba zbierać, jak się uda oczywiście. Mamy 5 żyć chyba, czy 6, 6 jest na ekranie, więc 6 jest w sumie. Ale gra jest taka no dosyć trudna, przynajmniej dla mnie. O, widzicie, rozwaliłem się już. Ale na szczęście jest kontynuacja. O, znowu się rozwaliłem, nie no, jakaś porażka. Ale na szczęście jest kontynuacja. Dobrze. O! Nie ma tu niestety żadnych bomb. Jakby ktoś pytał. Nie ma. Fajna muzyczka. No i co dalej? No mamy już coś dalej. O, i po mnie. I po mnie. No, czuję, że szybko tą grę zakończymy. Jak mówiłem, nie jest to proste. No właśnie. Czy jest kontynuacja? Jest kontynuacja, no to kontynuujemy. Oj. Skaszaniłem. O, teraz mnie jakiś stwór magiczny załatwił. Patrzcie, jak się teraz strzał dziwnie. Bierzemy. To ładnie. Oj. Nie o to mi chodziło. Ładnie, mamy coś na górze do wzięcia. Dobrze. O, uciekłem. O to chodziło. Oj, rozwaliło mnie. Mówi się trudno. No niestety. No niestety. Także widzicie, nie jest to łatwe. Lecimy dalej, lecimy, lecimy. No. Dobra. O!
No niestety. Nie udało się. Może tym razem. Nie, tym razem też się nie udało. Ładnie, ładnie. Dobra, przełączmy się teraz to naprzód. Z tym czymś, no widzicie. Nie jest to proste. O, ryba mnie załatwiła. Albo to nie ryba. Jakiś inny, dziwny twór cybernetyczny. O! No nie, tym razem nie udało mi się umknąć. Dobrze. Ładnie. Ładnie. Graficzka prosta. Efekty dźwiękowe, no też takie nie za specjalne. Patrzcie, jak to zwolniło. O, o. No niestety. Wpis jest, kontynuacja, jak to wygląda? Kontynuacja jest, wpisu brak. No to kontynuujemy. A co jest? Przecież dałem ten. Kontynuację. Jakieś oszustwo, dobra. Jeszcze dajmy sobie 3 żetoniki. Daleko się chyba nie dogram tą grą, ale jeszcze 3 żetony dajmy sobie szansę. Dobra. Oj, 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 oj. Na nic. Dobrze. Niech będzie tak. O, tutaj mamy coś do wzięcia. Dobrze, ładnie. Ale... Chciałem, żeby będzie tego cudu. Koniec. Oj. Rozwaliłem się. Nie, nie. Masakra jakaś. No widzicie. Chyba moja dobra pasca się skończyła. No nie mówiłem. Ale jeszcze mamy 2 kredyciki. Więc lecimy 2 kredycikami. Dobra, uciekam, bo nie ma co. Dobra, tutaj będzie lepiej może. Oj, 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 oj. No dobrze. Niech będzie chociaż to. O. Tutaj trzeba wyczekać. Tutaj o, załatwiłem, nie widzicie. Ojejku, sam się teraz załatwiłem. Bezsensownie. O, u góry się o coś rozwaliłem tym razem. No jak człowiek ślepy, to aż miło. No nie, no kuleczkę, tylko kuleczkę. Ostatni kredyt, ostatni. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, ładnie. Ładnie. Lecimy dalej. O nie. Ten pacjent mnie tutaj rozwaliwszy. Ale zdążyłem zebrać wszystko, co było do wzięcia. Jak widzicie.
No dobrze, ładnie, ładnie, ładnie. Oj nie, nieładnie. Dobra. Dobra, przełączymy naprzód. Ojejku. Ojojojo, rozwaliłem się, zamiast na dół pojechać, ja pojechałem na górę. Dobra. No nie pogram. Zdecydowanie, ta gra nie jest dla mnie. Kredytów więcej nie ma, ale może będzie za to wpis. Zaraz zobaczymy, czy będę miał wpis. Nie ma wpisu. No nic. W takim razie to na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć!